Witajcie moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 0. I w tym odcinku chciałbym kontynuować przygodę naszych bohaterów w tym ośrodku, w tej rezydencji. To jest jakiś ośrodek szkolenia chyba kogoś, pewnie Umbrella. I chciałbym zobaczyć, co kryje się za tymi drzwiami pozostałymi dwoma, które otworzyły się, kiedy uruchomiliśmy, no wiecie, to w tej sali konferencyjnej otworzyły się drzwi z tymi rycerzami. Się otworzyły trzy drzwi i jedne już zwiedziliśmy. Teraz zostały nam jeszcze dwa drzwi do otwarcia i zajrzenia tam i zobaczymy, co tam się kryje za tymi tajemniczymi drzwiami. No, dawaj. Dobra, to chodź. Tylko już teraz zapomniałem, co ja tutaj mam przy sobie. Aha, on ma granatniki, czyli fajnie by było dojść do miejsca, gdzie są te, gdzie jest ta spluwa z granatami. Może by się przydała. Tą bym zostawił, bo ma tylko do shotguna. To chodźmy na razie do miejsca, gdzie jesteśmy, do głównego holu, bo tam były też drzwi właśnie. Te pierwsze drzwi tutaj odwiedziłem. Zapomniałem, gdzie są te pozostałe drzwi. Znaczy, jedne są na pewno w głównym holu, a drugie to nie pamiętam już. Dlatego chodźmy najpierw tutaj. W dół. Zostawmy tego granata. Shotguna. I weźmy na razie tego, bo mamy do niego amunicję. Chociaż na razie nie powinienem, czy nie wiem, czy będą właściwie. Że on za dużo dźwiga przy sobie, to zostawmy. On tego nie potrzebuje. A co nasza przyjaciółka ma? Ona ma tą książkę. Co z tą książką? Coś było chyba. Poczekajcie, zobaczmy najpierw. Jeszcze zamieńmy się rolami i zobaczmy, co Rebeka może. A bo ona ma teraz tą. Ten green chemical tam, nie wiem po co on jest potrzebny, ale zobaczmy. Ta książka użyć, zobaczmy co, o coś z nią chodzi. No i co, to nic nie ma w niej, nie? Gdzieś mi ktoś mówił, że coś trzeba tą książką zobaczyć. The Elden Book Evil. O! Widzieliście to? Napis był, że ona jest zbyt ciężka. A coś jest w środku. Mamy skrzydło nietoperza. No dobra. Czy ja mogę połączyć te dwie? Nie mogę, właśnie przed tym patrzałem. Ale co z tym skrzydłem nietoperza można zrobić? Ciekawe. Czekajcie. A mogę ją, to skrzydło położyć na wagę? Tam mieliśmy już jedną taką... posążek jakiś. Czy ja mogę położyć... to skrzydło nietoperza na wagę. Nie chcę statuły. Chcę sprawdzić, czy ja mogę je użyć tutaj. Nie mogę. Niestety to nie jest tutaj. To nie chodzi o to. To pewnie jakiś posążek muszę dodać. Jeszcze raz sprawdzę, ale pewnie nie. Nie mogę, dobra. W takim razie idziemy. Chodź, chodź, mój drogi. Zostaje, nie wiem, czy ja wszystkie drzwi już tak naprawdę pootwierałem tutaj, czy nie. Czy ja jestem... Zaraz. Zobaczmy jeszcze mapę. Ja wiem, że... Dobra, zobaczmy mapę, że tutaj powinienem działać, ale... Zobaczcie, no sporo rzeczy jeszcze nie otwarłem. Nie otworzyłem. Zobaczcie, tu jest główne wyjście.
A na głównego wejścia nie używałem jeszcze, prawda? A z boku mamy wejście. To. Gdzie są te drzwi z rycerzami? Dobra, zobaczmy drugie piętro. Drugie piętro prawie całe zwiedzone. Mamy jeden korytarz, którego nie zwiedziliśmy jeszcze. Dwa korytarze. Trzy korytarze. Trzy drzwi. No, dobra. I tutaj chyba mamy wszystko. Oprócz tamtego koła dziwnego. Training Facility. To jest Training Facility. A to jest Basement, czyli tam, gdzie zostawiliśmy, tam, gdzie się pociąg wykoleił. Słuchajcie, jesteśmy tutaj teraz. A chodźmy zobaczyć, co jest na zewnątrz. Są te drzwi, które jeszcze mogę użyć. A to są chyba te drzwi na zewnątrz. A te? A w ogóle w tej części nie byłem, nie? Dobra, zrobimy inaczej, bo ja się obawiam troszeczkę, że tutaj mogą być niespodzianki. Weź ty się zaopatrz w to. I może ty poprowadzisz nas, mój... No dobra, chodź. Tutaj jeszcze nie byliśmy z tej strony. No proszę, proszę. W ogóle ominąłem te drzwi. O! Dobra. Znowu błąd. Poczekajcie, muszę sobie pozamieniać splówki. Gdzie ty chce? Oj ty, nie zdążył. No i a czemu ona mi nie pomaga? No kurczę, nie pomogła mi w ogóle, nie? No, zostawiłem. Ach, niedobrze. Jestem ranny. Splówki. Znaczy, naboje do splówki to się przyda. Niedobrze, niedobrze, zrobiłem błąd. I coś mamy tutaj jeszcze? Kuchnia. To chodźmy do kuchni zobaczyć. Fire motif. A, to czyli nasza przyjaciółka może je otworzyć. O, i już nie potrzebuję tego klucza. No to wywal. Może w kuchni będzie jakaś roślinka albo coś, bo... Okej. Robactwo na... O, co to jest? Lighter fluid. O! Czyżbym mógł teraz użyć tego z zapalniczką? Tak! Teraz mogę podpalać różne rzeczy. Super. Czy jest jeszcze jakieś roślineczko? Proszę o roślinkę, bo ja jestem ranny. Niestety. Niestety. Tutaj nic nie widzę już. W lodóweczce? Nic nie ma. No dobra. Szkoda, kurczę, że zostałem ranny. Bardzo szkoda. Dobra, mamy. Teraz trzeba iść w tą stronę. No dobra, idziemy dalej. O-o. O kurka, tutaj jest coś. Jakaś zagadka. No dobra, chodźmy zobaczyć, co tu jest, zanim zejdziemy na dół.
Czemu ona nie strzela? Jeszcze jakieś warczy mi tu. Dlaczego ona nie strzela? To mnie martwi. I mamy posążek. Ale brakuje mu skrzydełka. Które ja mam oczywiście. Kurczę, przydałaby się. You need two blocks. Kolejna spluwa. Może ona weźmie ją sobie? Nie może. Aha. Ona nie ma. Dlatego ona nie strzela, bo ona nie ma po prostu amunicji. On też nie ma. No to jesteśmy w tyłeczku troszeczkę. Dobra. Przydałoby się, żebyśmy dali. O Jezu, co on robisz? Człowieku, nie tak. A więc tak. Exchange. Tu. Teraz moją Rebeką zagramy. Zobaczymy, czy można zrobić combine. Tak jest. Teraz to, moja droga, daj jemu i ty weź sobie tą spluwkę. I teraz zrób z niej użytek. Shotgun. To jest taki sam jak tamten? Chyba nie. Szkoda, że nie mam. A tutaj są jeszcze jakieś wejście jest. No dobra, niech idzie. Ja się obawiam, że zginę przez to. Ale co tam? Trzeba spróbować. Jakby to od razu uciekam. Wow. No dobra. Wow. Wow. To jest dobra spluwa. Następny. No chodź. On jeszcze stanie. Chyba już nie. Roślinki. Ona może? Nie może. Dobra, na razie moja droga, przepraszam, zostaw ink na moment, bo ty potrzebujesz roślineczkę. Weź jedną, następnie drugą, ale nie możesz iść, zapomniałem. On weźmie roślineczkę drugą i się od razu uleczy. Bo mu troszkę coś zaszkodziło. I co? Jest ciągle caution? Bo niedobrze. To niedobrze. Teraz tak. Zamieńmy się rolami. I ona niech połączy tą roślinkę. Mogłem jemu dać i byłby spokój, bo on jest silniejszy. Nie wiem, po co jest ta niebieska roślinka tak naprawdę. Nie wiem, czy mogę z tą połączyć lepiej, czy z tą połączyć. To jest na truciznę, na 100%. Wiesz co? Nie wiem, no. Połącz. A mogę tą połączyć też? Cały full pack.
Full paczek, dobra. Bierz ink. Rebeka, nie ociągaj się. No, już. Możesz. No. Dobra, ona wzięła ink i możemy... Aha, to z tymi strojami, zobaczcie, no zapomniałem. Jak zginąłem, to ja później ich nie przebrałem, nie? Switch. Use. No dajmy jej ten lederowy, a co tam? Niech się dziewczyna przebierze trochę. Bo tak nie zrobiło już ciepło w tym domu jakoś, tak musi się troszeczkę ona w coś wygodniejszego i krótką koszulkę mieć, bo za gorąco. Dobra, i teraz jemu damy, no, niech ma marynarę, chłopak. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, co tu jest. Aha, już wiem, gdzie jestem. Bo te drzwi to są chyba te, które były zablokowane w tej sali konferencyjnej, tak? Jak się nie mylę. Tak. No dobra, git. Lecimy. Znowu do statuły, do tej wagi, aby tam umieścić posążek ten ze złamanym skrzydełkiem. Nie chcę remove zrobić, tylko chciałbym... aha, już się... Och, już myślałem, że gdzieś go zostawiłem. Odsuń się, Rebeka. I użyj... Co? Czemu nie mogę tego użyć? Dam Rebece, może ona użyje. Z jakiegoś powodu on nie chce. No, a ona może, dziwne. Może źle stałem. Uuu, za ciężko. Tak. A czemu? Może ten ze złamanym skrzydełkiem, może źle zrobiłem, że jest taki ciężki. Może trzeba było mu tych skrzydełka nie dokładać. Którą? Nie, no to tą samą cały czas. Good and Evil. Może brakuje mi coś do tego, do tej statueczki, do statuetki białej. Może trzeba by było tam mu do jej dołożyć jakieś rączki. Być może coś brakuje jej. Główkę. Zostawmy ją na razie w spokoju. Dobra. Mapka. I zobaczmy, gdzie jeszcze nie byłem. Aha, tam na dole miałem przecież iść na dół. Zobaczyć. Ej, no zapomniałem o tamtym przejściu. To czekajcie, to jeszcze raz. Zaraz. Momencik. Ona ma tylko 3. Nie ma amunicji do niego, do tego. Więc ten zostawmy. Następnie, czy ona... To jest... Jaka spluwa? To jest chyba... Ten granatnik, ale...
Momencik. Bo to jest do czego? To jest do chyba do... Napalm Grenades. No ale to nie do tego to się nie nadaje. Czy ja mogę jeszcze... Czy ona może wziąć to? Czy to jest na dwie? Już nie pamiętam. Na dwie. To jest do napalmu. Kurczę, trochę mi szkoda. Nie no, tego miejsca ja to zostawię. I wezmę może z powrotem mini splówkę. Nie to. Chociaż może na razie nie, bo i tak ona nie ma. A on? Zobaczmy jeszcze, co on ma w ekwipunku. On ma miejsce. On tego nie musi nosić przecież. Czyli on może mieć napalm. Bo on nie musi, nie może nosić. Nie ma naboi do niego. I weź sobie może splówkę z napalmem. Tak, to weź, granaty. I to. Ale on... Wkurza mnie tylko to, że oni tak, no nie podnoszą. No nie chcę tego, nie to. Ty masz to wziąć. O właśnie. Tak. I teraz jak to wygląda? Dobra. Załaduj. Od razu. Czyli to nie jest do tego? A ja myślałem, że to do tego granatnika... Combine z tym nie... O, mogę. No jest git. No spoko, tylko niech lepiej to uzbroi się. W tą rzecz. Dobra, no to wracamy do tamtego miejsca. Aby pójść w dół. Tutaj chyba wszystkich rozwaliłem. Dobra. I tutaj w lewo, aby zejść w dół. I zobaczymy, co tam jest. Okej. I dalej nie przejdziemy. Tam są dwie te... roślinki i on na pewno się coś jej stanie. No właśnie. Ale jak to wyłączyć? No jak to można wyłączyć? A tu? No nie, chyba bym że jakiś wybuch zrobić, ale nie jestem pewien. Nie chcę amunicji tracić. Szkoda, że kucnąć nie mogę albo... A czekajcie, zobaczmy. Nie, to nic nie daje. No trudno. Będę musiał... zobaczyć później, jak to się robi. Przejrzeć na necie albo po prostu się zastanowić. Ale tu nie ma czasu tutaj na teraz eksperymentowanie z tym. Dlatego też wracamy do miejsca, gdzie mogę zapisać grę. Teraz tak, czy ja chcę iść jeszcze dzisiaj na zewnątrz? Chyba tak. Bo co jeszcze mi zostało do otwarcia? Jakie możliwości? Zobaczmy. Tylko tutaj wyjście na zewnątrz. U góry to nie wiem, do czego są te dwa czerwone. Czy to one używane są, czy potrzebuję... Hmm.
Do której z nich są pewnie drzwi z tymi rycerzami, być może. Albo te u góry całkiem. No tu będzie boss na tym okrągłym jak nic. A tutaj na zewnątrz? No zobaczmy. Zobaczmy jeszcze. Najwyżej szybko ucieknę i zapamiętam grę. No trochę się boję tutaj wychodzić teraz. Nie, no tutaj nic nie widać, nic nie ma. Tam jest jakiś kościółek czy coś, czy jakiś cmentarzek. Kapliczka, a tu jest jakaś zagadeczka. I o co tu? There's no response. No dobra, looks like nothing. Aha, czyli potrzebuję jakiejś baterii albo coś, żeby to... Tu jest jakaś winda. Żeby to uruchomić, tak? Jeszcze zobaczmy początek. Aha, i tutaj wejść już nie mogę. Dobra. Dobra, słuchajcie moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, subskrybujecie mojego kanału. Zachęcam was do tego, moi drodzy. I cóż, mogę powiedzieć tylko tyle. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Pa, pa.